Boże, szczęść Boże. Zapraszam Was wszystkich na wieczorną modlitwę, na ten czas, aby się pomodlić, aby też chwilkę porozmawiać, bo możemy sobie również chwilkę porozmawiać. Więc po prostu mam nadzieję, że będziecie, mam nadzieję, że razem ze mną pomodlimy się, pomodlicie się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jeszcze raz, bo czapkę zapomniałem zdjąć. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Dziękujemy Ci za wszystko, co nam dzisiaj dałeś, za wszystkie łaski, za miłosierdzie, za wrócenia i prosimy Ciebie, Panie, aby ta noc była dla nas bezpieczna, aby jutrzejszy dzień dla nas był według Bożej woli, żebyśmy szli za Twoim głosem, naśladowali Ciebie, abyśmy pomagali bliźnim, abyśmy byli dla innych światłem, dla innych byli tymi, którzy są Twoimi dziećmi, którzy właśnie są właśnie po to, aby pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. No i oczywiście, Panie Jezu, umacniaj nas, umacniaj, uświęcaj, abyśmy mieli coraz to większą wiarę, coraz to większą miłość w sobie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Teraz, kochani, codziennie będzie modlitwa na moim kanale rano i wieczorem. Wieczorem na klatce, czyli po prostu to będzie taka modlitwa na klatce i po prostu będzie fajnie, no nie? Będzie, myślę, że będzie nawet super, więc tutaj też się modlicie razem ze mną. Rano będzie modlitwa, chyba też z uwielbieniem, więc naprawdę warto być. I niedługo na moim kanale będzie uwielbienie, które poprowadzę. Przeczytamy sobie Ewangelię, będziemy uwielbiać z piosenkami naszego Boga, Pana Jezusa Chrystusa. I myślę, że będziemy szli dalej z Bogiem i będziemy właśnie modlić się i będziemy razem wzrastać w wierze. Jest już ciemno i kochani, powiem Wam tak, że tutaj jak jestem na klatce, to nie jest tak zimno, ale jakbym wyszedł tam dalej, to pewnie by było zimniej, co nie? No dobrze, no to Panie Jezu, dziękujemy Ci za wszystko. Życzę Wam dobrej, błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Pomódlcie się tam za mnie, ja się modlę za Was. Porozmawiajcie z Panem Bogiem. Amen. Do jutra, kochani.